Kochani, są takie momenty w życiu, że po prostu, co tu dużo mówić, światełka nie widać w tunelu. Jesteśmy właśnie w przepięknych jaskiniach niedaleko Tasco. Jaskinia ma ponad kilometr długości, przynajmniej w tej części, do której można dotrzeć. Kiedy się jest tam głęboko, to człowiek ma wrażenie, że właściwie nie wiadomo, w którą stronę pójść. Jest ciemno, wilgotno, no niesprzyjające warunki do rozwoju. Człowiek ma wrażenie, że nie widać światełka w tunelu. Ale wreszcie, kiedy pójdzie się za przewodnikiem we właściwym kierunku, nagle pojawia się wyjście z tej ogromnej, jakby to powiedzieć, ogromnej takiej instalacji skalnej. Tutaj kiedyś nad nami miliony lat temu płynęła rzeka. Dziwnym trafem schowała się i teraz już można suchą stopą wejść do środka, doświadczyć momentu ciemności, a potem wyjść na zewnątrz. Myślę sobie, że każda jaskinia ma swoje wyjście. Zatem jeśli przypadkiem jesteś właśnie na końcu, w głębi, gdzieś tam nie widać światełka, pójdź za dobrym przewodnikiem. Może się okazać, że światełko w tunelu pojawi się o wiele wcześniej, niż to się można tego spodziewać. Pozdrawiam, ksiądz Dariusz Iwański.